Witam, witam serdecznie. Dzisiaj jest 23 dzień lipca 2024, Ruda Śląska Godula. Chciałem odróżnić króla od pana, pana od króla. Jak to przekazać, żeby to zrozumieć? Także tu mamy Mateusza 20 rozdział od 25, ale Jezus przywoławszy ich, rzekł swoich uczniów, tak? Wiecie, iż książęta, czyli panowie tego narodów, nadużywają swojej wiary, swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Czyli samowolka, władza, Jezus daje nam służbę, a tu jest władza bezprawia, tak? Nie jest, Jezus daje nam służbę sprawiedliwości, Hebrajczyków 10:38. Sprawiedliwy będzie żył z wiary, w miłości i w prawdzie Chrystusa. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, czyli uczniami Jezusa, króla, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Czyli Jezus ma jako król w królestwie swoim sług i krzyżaków, jak się ogląda, to tam jest, że służą królowi, tak? Czy jest tam król, tak? Także tu mamy króla Izraela i syna Bożego, nie syna człowieczego, tylko król Izraela, nie król Żydów, tylko król Izraela. 49. I odpowiedział mu Nataniel: Mistrzu, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Ale to tylko może pojąć prawdziwy Izraelita, czyli prawdziwy katolik, prawdziwy świadek Jehowy, prawdziwy, którym nie ma fałszu. Jak ktoś ma fałsz w sercu, obłudę faryzejską, obłudę, przemądrzały jest, to tego nie pojmie. Dalej, w Koryntian tutaj wpisali tego pana, tak? I Piotrek Obcasowy się trzyma tego wersetu. 1 Koryntian 12 rozdział. Wiecie, iż gdy byliście poganami, do niemych bałwanów szli, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w duchu Boga prawdziwego, tak? Bo jest pełno fałszywych bogów. A tym Bogiem z prawdziwego z Boga jest Jezus Chrystus, Boga prawdziwego, jest Bogiem prawdziwym dla nas, Adama. Wszystko się w Jezusie objawiło. Ojcostwo, boskość, królestwo, nauczycielstwo. Nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt nie może rzec, Jezus jest królem, chyba tylko w duchu prawdy świętej. Jana 14, 17, objawienie 15, 4. Ty jedynie jesteś święty, czyli święty, czysty, doskonały, nieśmiertelny. Jezus Chrystus jako święty, jako sprawiedliwy zmartwychwstał, bo jego ciało nie mogło ujrzeć skażenia. I Jezus jako głowa mózgu tego ciała, ja prawa ręka jego, lewa nie wiem kto jest, ja jako prawa ręka, tak, bo to jest oko, jest ucho, noga, tak, tu są członki. I ucho, nie jakby samo ucho było, to gdzieby ciało było. Także Jezus ma różne narzędzia. Najgorzej to być chyba papierem ściernym. Bo papier ścierny się zużyje, się wyrzuca. Także dajcie się zrobić na naczynia zaszczytne, bo są jeszcze naczynia niezaszczytne, jak nocnik przykładowo, ale jest potrzebny w kibelku, nie? Dla dziecka małego. I Chrystus, który ma prawo i w jego nowe przykazanie miłości daje wam. I ma Chrystus, król ma prawo, bo Pan ma bezprawie. Chrystus ma prawo, Galacjan 6:2, prawo Chrystusowe. Jedni, drugi brzemiona noszę, czyli problemy, rozmawiajcie, rozwiązujcie problemy. I w słowach prawdy jest prawda, ale w Chrystusowej, w Jego prawdzie, planie zbawienia. Chrystus, Efezjan 4, 20, 21, uczę się Chrystusa 30 lat. I tym, właśnie tym, że Jezus jest królem i ma prawo królewskie, a tu jest Pan, ma dogmaty, ten katolicyzm, tak? Obrzędy i wszystkie religie po katolicku mówią Pan Jezus, narodziny pańskie, Pana diabła wychwalają i te słowa z nierządnicy zaczerpnęli z Watykanu i później Pan Jezus, a on jest królem, po prostu król pośrodku tronu baranek jest, ma swoich aniołów, Jezus król, sług, posłańców, tak, nie ma księży, nadzorców owodowych, pasterzy, tylko ma aniołów Chrystus. Kiedyś miał proroków, posłał do narodu wybranego, Jeremiasza, Izajasza i teraz posyła aniołów. No i te wszystkie właśnie religie siedzą w świecie i sobie w słowach kłamstwa mordują swoich poddanych, swoich religiach. I jeszcze się chwalą się, że są wybranym narodem jakimś. Po prostu są przeklęci jak faryzeusze.
i zagładę sobie szykują. Ci u góry duchowni mają kasę, mrówki na nich pracują, ale jak ktoś kradnie, kłamie, to po prostu to jest śmierć. Bo trzeba wyjść z kłamstwa i za Chrystusem, który jest czysty, Jana 15:3, jedyny, czysty, święty, i On nas uświęca w Jego prawdzie. Także Król wybrał was, Efezjan 1 rozdział 4 werset, ale wy jak Szaweł zbłądziliście, bo Szaweł studiował Gamaliela, a wy macie swoich tam te nauki ze świata. I teraz trzeba mieć skruchę, żeby odróżnić, czym się różni królowanie od panowania. Także Król, obrazki dla tych, co nie wiedzą, jak Król wygląda. Miecz prawdy, i prawda oddzieli teraz sprawiedliwe królestwo, bo królować znaczy służyć, a oni wszyscy panują, bo są mądrzy, ale myślą, że służą Bogu jak faryzeusze. Jana 19, 12 i 15. Tak, duch prawdy jest najważniejszy tutaj. Jana 14, 17 i 18, że nie jesteśmy sierotami. Jana 9, że jesteśmy nie z tego świata i nas nienawidzą, bo my mówimy prawdę. Także Jana 19, 15, to mówi Pan Jezus, to jest faryzeusz, także bądźcie aniołami. Mateusz 24:31, bo Jezus przyszedł w czasie prawdzie, w swoim królestwie, nie państwo, tylko królestwo. Królestwo tysiącletnie się zaczęło. I teraz się wszyscy wybudzicie niedługo, jak czas Chrystusowy się wypełni, bo wszystko ma swój czas. Także błogosławię was. Jana 10:16. W imię Baranka, objawienie 5 rozdział od 10 do 14, Barankowi cześć i chwała. On jest królem na Syjonie, objawienie 14:1 do 5, objawienie 7 od 1 do 4. Błogosławię w imię Baranka Króla.